26 października wspominamy świętego Dymitra z Salonik, męczennika. Dymitr miał ponieść śmierć męczeńską w Salonikach za panowania cesarza Maksymiliana w roku 306. Miał on być żołnierzem, legionistą rzymskim, a nawet oficerem, dowódcą jednostki wojskowej. Kościół wschodni nazywa go wielkim męczennikiem. Wynika stąd, że wobec Dymitra zastosowano szczególnie okrutne katusze, by zmusić go do złożenia ofiary bóstwom rzymskim i do zaparcia się Chrystusa. Nie znamy dokładnie ani dnia, ani roku męczeństwa. Wiemy jednak, że było to za panowania Maksymiana, który rządził tą częścią Imperium Rzymskiego w latach 305-311. Na grobie męczennika wystawiono okazałą świątynię wyłożoną złotem i mozaiką. Większość z mozaik pochodzących z wieku VII zachowała się szczęśliwie po nasze czasy. Kroniki świątyni wspominają o wielu cudach, jakie działy się przy grobie świętego Dymitra. O pierwszej księdze łask wiemy, że istniała już w VII wieku. W latach 610-620 prowadził ją miejscowy biskup Jan. Jeśli chodzi o świętych, to tylko Compostela w Hiszpanii, Tours we Francji, Rzym i Nola w Italii oraz Mira w Małej Azji mogły porównać się z Salonikami co do liczby pielgrzymów. Sanktuarium świętego Dymitra posiadało także mnóstwo darów wotywnych. Już w roku 413 pierwszą bazylikę na grobie świętego Dymitra wystawił Leoncjusz, namiestnik cesarski. Cesarze, Justynian I Wielki i Maurycy powiększyli ją i ozdobili. Dalsze wieki przydawały sanktuarium splendoru. Obrabowali je Arabowie w roku 904, a po nich Normanowie w roku 1185. Turcy zamienili bazylikę na meczet. Dopiero kiedy Grecja odzyskała wolność i niepodległość w roku 1912, kult świętego Dymitra został na nowo rozbudzony. Na zachodzie kult tego oficera rzymskiego rozpowszechnili krzyżowcy. Nigdy jednak nie osiągnął on takiego stopnia jak na wschodzie w kościele prawosławnym. Wystawiono tam ku jego czci ponad 200 kościołów. Do dziś jego doroczne święto, przypadające 26 października, obchodzi się w Salonikach bardzo uroczyście. Ikonografia przedstawia świętego w stroju oficera rzymskiego. Jedynie w Bazylice świętego Dymitra w Salonikach jest on przedstawiony w stroju dostojnika rzymskiego, konsula, w otoczeniu fundatora Bazyliki Leoncjusza i tych, którzy przyczynili się do jej upiększenia. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Dymitr aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.